prawej strony drzwi do agregata. Coś tam mówili, że ma być połączona z jakimś przeciwpożarowym, nie? No, bo że ona jest... ma się wyłączać jak będzie ten, jak będzie nie, pożar? Nie, nie. Czy jak jeżeli, to... jeżeli jest, jeżeli się załącza przeciwpożarowe to gaszenie, to normalnie te wszystkie otwory się zamykają. Bo to jest gaszenie gazem, nie wodą. Aha. Czyli one się zamykają jak ten, jak jest... Te otwory mają się zamykać, klimatyzacyjne. Wtedy mam wejścia. Czyli ten, ja mówię o tym kablu, tylko że no, on mi będzie praktycznie potrzebny koniec tego kabla. To się równie jest z drugiej strony. No to. Siłownie będzie stała tutaj. Pomieszczenie teletechniczne. Wejście na teletechnikę. Ze Szczecina, tak? Tu jest nawias wywiew i rura do agregatu. To jest do... Ja wiem, że to będzie... Pomieszczenie na agregat. Sterownia jest z tyłu, a tu jest dla dyżurnego. Będą tutaj pulpity i tu kuchenka dla niego i takie z półkami pomieszczenie. Pomieszczenie dyżurnego. Woda. Pomieszczenie socjalne. Umywalka. Tu jest wywiecznik bez komina. Lodówka. Terma. Nie,
styrma. Tu jest toaleta. Jest budomierz zamrożony. A jest wiecznik do toalety. Wiecznik jest do tego, do ścieków, tu widzę. Myślałem, że tego nie ma, to jest. No i ten jest ten do czyszczenia odbiorczy, nie? Jest tu ktoś jeszcze? Jestem. Jeszcze nie znam. Pomieszczenie jest pół na półki. Utwór jest, komina nie ma. I tutaj też jest wywiecznik, ale komina nie ma. Nie wiem, czy tutaj wiatrak ma być, zobaczymy do projektu. I nie wiem, czy tutaj też nie ma być czasami takiego wywiecznika w toalecie z wiatrakiem, ale jeszcze chciałem zobaczyć do projektu.